Dzień dobry. Dzień dobry, Kuba. Cieszę się, że jesteś. Ja jeszcze tego nie wiem. Jak widzisz, nie zawsze z gościem jest po prostu. Cieszy mnie, że publiczność, która gdzieś tutaj ma 20-25 lat, ciebie pamięta. Przepraszam, pamięta? Słyszę same damskie głosy. Pamiętacie dziewczyny? Paweł Delong, tak? O, Paweł, bardzo się cieszę, bo ty zawsze, jak ja do ciebie dzwoniłem, to mnie tak elegancko szczyszczałeś. Nie rozumiem. Znaczy, pozbywałeś się oferty... Ja się tak urodziłem, wiesz? To znaczy? Znaczy, ale co miałem ci powiedzieć? Idź precz albo odłóż słuchawkę, nienawidzę cię. Co miałem powiedzieć? Nie, ale mówiłeś tak elegancko. Kuba, twój program to nie jest ten poziom intelektualny. Nigdy tak nie powiedziałem. Powiedziałeś tak. Nie. Nie, powiedziałeś, nie. Kuba... Ja ci powiedziałem to, co ci mówię od dekad właściwie. No już tak. To znaczy, że udajesz głupszego niż jesteś, a mnie to irytuje. Naprawdę dobrze udaję głupszego niż jestem? Słabo udajesz, ale udajesz. Czyli cenisz mnie poniekąd? Ja myślę, że ty jesteś szybki i to jest git, ale może powinieneś uprawiać jakiś sport. I jaki? Paweł, ja? Bieganie. Jak ja oglądam Eurosport, to jestem spocony. Bieganie. Paweł, no ja, to jest trochę tak, że ja staram się rozumieć rzeczywistość we wszystkich jej złożonościach. Raz mowa tutaj. Poczekaj. Nie, Paweł. Ale jest złożona, a ty jesteś non-stop taki sam. Nie, jak tu jest Gajos, jak tu jest Seweryn. To znaczy, że jesteś zakłamany, no. No kuźwa, zaraz wyciągnę Domestos.